Takže mi se těším. Ogniwo dogrywa 14 sekund.
boisko z numerem 15 wchodzi Mateusz Kuda. Thank you.
Piłkę dalej prosi o panią gospodarzy. Dobry warunek. Wracamy na parkiet na drugą kwartę tego spotkania. Przypominam wynik to 19-19. Na to jak wstawiać będzie Ogniwo. Goście z podpadu danego kosza.
zaświadczeń. Thank you.
Chuci. Rzuty wolne oddawał będzie Michał Huk. Jednak wcześniej mamy podwójną zmianę w zespole gości. Na boisko powraca z numerem 11 Seweryn Sroczyński i z
numerem 25 Benjamin Garabę. Wiśnia, dwa faule jeszcze mamy, mocno w obronie teraz. A jeszcze jeden Huci. Dobry faul! Faul był z numerem 14, Karol Pytyś. Goście wygrywają 14 sekund do tej akcji. Thank you.
czułem, powinien być faul. Wtedy tak wytarł tą podłogę.
Faulował z numerem 3 Łukasz Ogórski, dwa rzuty palne na etapie będzie Bartosz Świechowski. Dawaj, dawaj, defense! Dawaj, Cici! No, ma zawsze ciepło.
Thank you.
głos numer 14, Paweł Pieczyński. Było to jego trzecie przewinienie w tym spotkaniu. Mamy zmianę w obu zespołach. Po stronie gości z numer 34 i 30 wchodzi pan Tomi Kubernat oraz Igor Dorata. Po stronie gospodarza z numerem 22 Wiktor Poczkowski. Punkty zostały zaliczone i szansę na akcję 2+1 będzie miał Benjamin Garanta. Thank you.
Defense, defense! Thank you.
z nami poprosił trener gospodarzy, pan Piotr Lesiakowski. Thank you.
Strata po stronie gospodarza, bo w kroku wybił to na zakończenie na wyjście. Strata po stronie gospodarza, 15 do 10, proszę bardzo, na drużynę.